Cześć, witam Was w moim kolejnym vlogu. Dawno takiego vloga nie było, ale to dlatego, że no, trwały wakacje, trwało lato, cały czas byłam w jakichś tam rozjazdach. W końcu wróciłam do Krakowa, no i dzisiaj mogę Wam troszeczkę poopowiadać. Póki co zmierzam w stronę Gołębiej, gdzie mam do załatwienia jedną rzecz. I jeszcze zmierzam w stronę Biblioteki Jagiellońskiej, bo muszę wypożyczyć kilka książek. A dlaczego? O tym później, chyba nie na środku drogi. Ale to długa historia. Zanim Wam wszystko wyjaśnię, jeszcze tylko na samym wstępie zaznaczę. Powiem to, żeby później ktoś nie mówił, że tego nie powiedziałam. Otóż, jeżeli kiedykolwiek staniecie przed wyborem promotora pracy magisterskiej, licencjackiej, jakiejkolwiek, nie bierzcie takiego, którego cały czas nie ma w mieście, który cały czas jest zajęty innymi rzeczami, właściwie wszystkim innym, tylko nie Waszymi pracami magisterskimi. Nie bierzcie takiego, od którego na odpowiedź czekacie 3 tygodnie, no i efekt jest taki, że bronicie się dopiero w listopadzie albo w grudniu zamiast we wrześniu. Więc nie polecam. Mam pecha i właśnie dlatego teraz w końcu się skontaktowaliśmy, w końcu dostałam jakieś wskazówki z tym, co mogę dalej robić z tą pracą, no i praca jest już napisana, ale musimy ją troszeczkę podrasować. No jak już będzie podrasowana, to będę się broniła. Dlatego teraz jadę do Biblioteki Jagiellońskiej, do Biblioteki chyba Rajskiej, więc będzie się działo dzisiaj. Pokazywałam Wam rynku w Krakowie końcem września, więc teraz będzie idealny moment, bo właśnie przez niego przechodzę. A tak ogólnie, jeżeli chodzi o moje plany na ten rok, no to chciałabym w tym roku znaleźć czas, żeby pojeździć na jakieś szkolenia, jakieś warsztaty, jakieś konferencje. Chciałabym się tak bardziej rozwinąć. Oprócz tego zaczynam studia z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W tym roku jeszcze stacjonarnie przyszłam, chyba już nie stacjonarnie, no i jeszcze studia podyplomowe w tym roku robię z edytorstwa redakcji tekstu. No i wtedy już będę z siebie zadowolona i wtedy będę mogła wkroczyć z przytupem w dorosłe życie w jakimś tam stopniu. Dobra, nie rozgaduję się, bo przejdę ten rynek i w rezultacie Wam go nie pokażę. Dobra, wiecie co, złożyłam to, co miałam tutaj złożyć. Ulżyło mi, powiem Wam, a teraz pokażę Wam, jaka fajna ściana jest tutaj na Gołębiej, na dziedzińcu w środku. Chociaż nie wiem, czy kiedyś jej Wam nie pokazywałam już. Mam dziwne wrażenie, że kiedyś Wam jednak tę ścianę z tymi podpisami wszystkimi pokazywałam, ale właściwie dla uatrakcyjnienia tego vloga. Dlaczego nie? Teraz zmierzam w stronę Biblioteki Wydziału Polonistyki. Bo zamówiłam tutaj jedną książkę, ale nie jestem pewna, że już będzie gotowa do odebrania. A przy okazji, proszę bardzo, jeden z korytarzy. Dobra, cofam, akurat tej książki nie wybiorę, bo biblioteka tutaj w tym miejscu jest nieczynna do 30 września, więc dobra, idę do Biblioteki Rajskiej, a później pójdę do Biblioteki Jagiellońskiej. Kilka książek tam znajdę, w przyszłym tygodniu najwyżej pomyślę nad czymś więcej. Wiecie co, na szczęście tych poprawek pracy magisterskiej nie mam tak dużo i to są właściwie poprawki bardziej kompozycyjne i chodzi głównie o otwarcie kontekstu całej pracy, czyli wychodzę od współczesności w tych moich zarazach i dopiero po nitce do kłębka dochodzę do wieku XIX, pierwszej połowy, więc zapowiada się ciekawie i w sumie to ja lubię pracować nad tą pracą, tylko chciałabym być już obroniona, a nie dopiero wciąż czekać na tą obronę.
wypożyczyłam te książki. Opowiem Wam o nich troszkę więcej, jak już wrócę do mieszkania, bo teraz pewnie na ulicy cały czas by nam coś przeszkadzało. W każdym razie teraz już zmierzam do Biblioteki Jagiellońskiej. Tam też coś tam mam zamówione. Szczerze mówiąc, w tym momencie nie pamiętam co. Ale dobra, idę, a jak wrócimy do mieszkania, opowiem Wam o jednych książkach, o drugich książkach, no i o tym, co aktualnie gdzieś tam w międzyczasie przeczytałam, co czytam. Jedno jest pewne, będzie ciekawie. Na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o spacerowanie po Krakowie. Załatwiłam, co miałam załatwić. Jak widzicie, to jest tylko kilka jakichś tam książeczek, które gdzieś tam chcę wpleść do mojej pracy. Jak powiedziałam wcześniej, otworzyć kontekst. No i wracam do mieszkania. No jak widzicie, ja już wróciłam do mieszkania i chciałabym teraz pokazać Wam książki, które gdzieś tam trafiły do mnie w ostatnim czasie, które czytam. W międzyczasie przeczytałam, zamierzam przeczytać te, które też dzisiaj wypożyczyłam. Jeżeli chodzi o te książki, które dzisiaj wypożyczyłam, to tak jak powiedziałam Wam wcześniej, one są związane z tym, że muszę poszerzyć trochę kontekst mojej pracy magisterskiej i chociaż koncentruję się w niej na pierwszej połowie XIX wieku, literaturze tamtego czasu związanej z zarazami, to jednak, jak zobaczycie za chwilę, trochę za ten XIX wiek, pierwszą połowę, wychodzę. Trochę nawet bardzo momentami. Po pierwsze, Daniel Defoe, Dziennik Roku Zarazy. Jeżeli ktokolwiek z Was jest zainteresowany tym, jak ludzie zachowywali się w momencie, w którym zaraza padała na przykład na jakieś miasto, na jakiś obszar, jakie były sposoby radzenia sobie z nią, właśnie jak ludzie zachowywali się wobec siebie, to z całego serca polecam Wam tę książkę. Ja już tę książkę czytałam chyba rok temu, no ale wtedy nie weszła do mojej pracy magisterskiej ostatecznie. Teraz wspólnie z moim promotorem zdecydowaliśmy, że jednak powinna się tam znaleźć, zostać uwzględniona. To jest wielki klasyk literatury angielskiej. Obserwacje i wspomnienia o najprzedziwniejszych wypadkach publicznych, a także prywatnych, jakie wydarzyły się w Londynie podczas ostatniego wielkiego nawiedzenia zarazą w roku 1665. Naprawdę, to jest skarbnica wiedzy o tym, jak ludzie zachowują się podczas epidemii, więc jeżeli kogoś to interesuje, to jak najbardziej polecam. Nie czyta się może tego jak... Znaczy tak prosto, jakbyście czytali jakąś tam powieść, wiecie, z fabułą i tak dalej, no ale to jest przede wszystkim Dziennik Roku Zarazy. Więc momentami jest lepiej, momentami jest gorzej, ale fakt faktem, od czytania tej książki nie można się oderwać. Można, ale jest to trudne, bo jednak to wszystko jest intrygujące. Kolejna pozycja, Joseph Conrad, Jądro Ciemności. Chociaż nie, co ja zrobiłam, po co ja to wypożyczyłam? Przecież mi jest potrzebna dżuma, nie Jądro Ciemności. O ja nieroztropna. No dobra, dżumę w każdym razie mam w domu, no to trudno. No ale gdyby ktoś zapomniał, że taka książka istnieje, przypominam, chociaż chciałam dżumę, nie wiem dlaczego zamówiłam Jądro Ciemności, chcąc dżumę i na dodatek nie zorientowałam się w pierwszej chwili, tylko dopiero teraz. No i ostatnia, taka najbardziej tajemnicza wydaje mi się książka, którą dzisiaj wypożyczyłam, czyli książka takiego włoskiego XIX-wiecznego pisarza Alessandro Manzoniego pod tytułem Narzeczeni. To jest książka, która po raz pierwszy została wydana we Włoszech w 1827 roku. No i muszę Wam powiedzieć, że ona we Włoszech była bardzo popularna. Można nawet powiedzieć, że jest bardzo popularna. To jest jedna, to jest chyba pierwsza w ogóle włoska powieść historyczna, bo akcja tej książki toczy się w pierwszej połowie XVII wieku, w momencie, kiedy to Mediolan nawiedza oczywiście zaraza. I o co w tej książce chodzi? Kim są ci tytułowi narzeczeni? To jest pewna młoda dziewczyna, pewien młody mężczyzna, którzy postanawiają się pobrać, ale, właśnie, tu pojawia się ale, bo na ich drodze pojawiają się liczne przeciwności w postaci zarazy, w postaci innych ludzi. Podobno książkę czyta się naprawdę dobrze, przynajmniej tak słyszałam. Na podstawie tej książki we Włoszech powstało sporo filmów, sporo chyba jej ekranizacji, czy też filmów luźno na niej opartych. Powstał też serial, albo miniserial, tutaj nie jestem tego pewna, ale fakt faktem, wydaje mi się, że lektura tej książki będzie całkiem ciekawa, bo ja lubię czasami poczytać właśnie jakieś takie
bardziej romansowe klimaty, a jeżeli jeszcze w tle jest zaraza, to już w ogóle pełnia szczęścia. Ostatnio też wypożyczyłam sobie w ramach, ja nie wiem, w jakimś sensie samokształcenia, czegoś takiego, dwie książki. Pierwsza z nich to książka Dariusza Chętkowskiego, Nauczycielskie perypetie o wojnie wszystkich ze wszystkimi. Dariusz Chętkowski to jest nauczyciel łódzkiego liceum, jest albo był, chociaż chyba jest, bo to jest książka z którego roku? Z 2010 roku. Dobra, wszystko jest możliwe. Mając za sobą wiele lat praktyki w nauczaniu, Chętkowski, wbrew panującej w szkole zasadzie, choćby cię smażono w smole, nie mów co się działo w szkole, realnie opisuje szkolną rzeczywistość. I to mnie po prostu zaintrygowało. Kolejna książka, Drama w szkole podstawowej. To jest już jakieś starsze wydanie, ale po prostu zastanawiałam się, co by tutaj sobie do poczytania takiego luźnego wypożyczyć. No i znalazłam Dramę w szkole podstawowej. A ostatnio przeczytałam też książkę, która pojawiła się na rynku wydawniczym no naprawdę niedawno, bo jakoś teraz. Timothy Walker, Fińskie dzieci uczą się najlepiej. O tej książce chciałabym poopowiadać Wam troszkę więcej, może w jakimś kolejnym vlogu, bo mam wrażenie, że ten już będzie miał trochę tych minut. W każdym razie, jeżeli ktoś z Was akurat gdzieś widział tę książkę, zastanawiał się, czy warto ją kupić, przeczytać, to ja ze swojej strony bardzo polecam, bo to jest książka dająca dużo do myślenia, książka, która sprawiła, że nieco się zainspirowałam. No i przede wszystkim o co chodzi z tymi fińskimi dziećmi, które uczą się najlepiej. Podobno Finlandia wypada bardzo dobrze w różnego rodzaju międzynarodowych testach, wykazując się najwyższym wskaźnikiem wiedzy. To znaczy dzieci fińskie fantastycznie wypadają z nauk przyrodniczych i matematyki, czytają najwięcej ze wszystkich dzieci i młodzieży na świecie. Tutaj autor, który swoją drogą wcześniej uczył w jednej ze szkół bostońskich i jakiejś innej szkole amerykańskiej, wyjechał wraz ze swoją żoną do Finlandii, tam zaczął uczyć w szkole i obserwował właśnie, jak wygląda ta edukacja po fińsku. Tutaj niektóre pomysły z tej książki mogłyby przyjąć się na naszym polskim gruncie, ale większość ze względu na różne nasze obostrzenia szkolne, różne, też naszą mentalność na pewno nie mogłyby się przyjąć, ale też w mniejszym na przykład stopniu mogą być wcielane do lekcji języka polskiego, czy też do innych lekcji, więc jest to książka z tego powodu bardzo inspirująca, no i przede wszystkim można dowiedzieć się, można znaleźć w końcu odpowiedź na pytanie, dlaczego fińskie dzieci uczą się najlepiej. Ja ze swojej strony polecam. Miałam się nie rozgadać, rozgadałam się. Wybaczcie. I ostatnia, chyba ostatnia książka, o której chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, właściwie tak zaznaczyć, że w tej chwili czytam Wampira Wojciecha Chmielarza. Pamiętacie może, że kiedyś mówiłam Wam, że słuchałam fragmentu audiobooka Zombie, też Wojciecha Chmielarza, to jest druga część Wampira i miałam zamiar po prostu przeczytać Zombie, ale ktoś z Was polecił mi, że zasugerował mi, że lepiej będzie, jeżeli zacznę od Wampira, bo jednak pewne wątki, które pojawiają się w Zombie, wcześniej były subtelnie zaznaczane w Wampirze i ta osoba miała rację. Póki co czytam Wampira, kończę i wkrótce zabieram się pewnie za Zombie. A dla miłośników gotowania, bo czasami sobie też gotuję, chciałam polecić książkę, którą kupiłam już jakiś czas temu za dosłownie kilka złotych w jednej z tutejszych tanich księgarni. Julii Szwop, no nieważne. Smaki Indii, 50 przepisów kuchni indyjskiej. To jest taka chudziutka, niepozorna książka, ale przepisy w niej zawarte są naprawdę proste do wykonania i przede wszystkim pyszne. Próbowałam kilku i polecam z całego serca. A musicie wiedzieć, że ja mistrzynią jakąś kulinarną to zdecydowanie nie jestem. Czyli jeżeli ja wykonałam te przepisy, coś tam z tej książki ugotowałam, to znaczy, że można. Dobra, to już chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Wiem, że pod koniec troszkę się rozgadałam, ale też dawno takiego vloga nie nagrywałam, dlatego pomyślałam, że będzie nam miło po prostu spędzić razem tych kilkanaście zapewne minut. Wkrótce widzimy się pewnie w kolejnym filmiku, w którym opowiem Wam o kolejnych fragmentach audiobooków, których wysłuchałam, więc już możecie oczekiwać tego odcinka z niecierpliwością. Ja zapraszam Was do oglądania mojego poprzedniego
filmiku. Oczywiście będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. No i do zobaczenia w najbliższych dniach, mam nadzieję. Pa, pa!